Starosta Tomasz Tamborski, nasz gość w miasto Kołbrzeg.pl. Dzień dobry. Witam pana rektora, witam państwa. Proszę państwa, polityka w czystej postaci, bo kampania wyborcza prawami politycznymi się rządzi. Zwoli się konferencję prasową, ostatnio jako Koalicja Obywatelska. I jest już odpowiedź. To panie starosto, to zapytajmy, powiedzmy sobie szczerze, poseł Czesław Hoc ma jakieś podstawy do swoich racji, które wysnuwa, ja mogę państwu powiedzieć, jest mowa o przekazaniu zespołu szkół morskich pod kuratelem Ministerstwa bodajże Żeglugi, chyba tak się nazywa, a wcześniej Gospodarki Morskiej. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Pełna nazwa, dosyć długa. Minister Grubarczyk tam urzęduje. Tak jest. Muzeum ma być jeszcze przekazane. Więc w sumie jeszcze wybory są nierozstrzygnięte, a tak naprawdę dochodzi do parcelacji majątku powiatu. Ciekawe. Nacjonalizacji, tak. Ja na to patrzę co do zasady z dużym niepokojem. Zawsze, proszę państwa, samorząd, reforma samorządowa, tą, którą obserwowaliśmy od roku 89, szła w takim kierunku, żeby te kompetencje przekazywać w dół. Tak? Dzisiaj mamy sytuację zupełnie odwrotną, czyli idziemy w kierunku przekazywania kompetencji w górę, no bo niczym innym jest generalnie sytuacja tego typu, że poseł Hoc wypowiada się w zakresie takim, że od 21-22, w przypadku kiedy oczywiście poszczęści mi się w wyborach i te wybory wygrają, podejmą decyzję o tym, żeby natychmiast te dwa rodzynki, bo to są rodzynki, nie ukrywam, generalnie ja jestem z nimi emocjonalnie związany, przekazać pod inną kuratelę. No jeżeli dzisiaj, proszę państwa, to jest tego typu, że nacjonalizuje się majątek samorządowy, no to być może niebawem będzie nacjonalizował sam majątek prywatny. Tak? No przecież ktoś powie, że jutro ta fabryka, ten zakład ma być powiedzmy własnością Skarbu Państwa, no bo tak jest wygodnie, wtedy można rzeczywiście włożyć tam jakiegoś Misiewicza, Pisiewicza i sobie tą sprawę w ten sposób zorganizować, że będziemy mieli kolejne przykłady właśnie takiego działania. Co do samego zespołu szkół, panie redaktorze, ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu, żeby zespół szkół morskich współpracował z każdą instytucją, która chcę pomóc. Nie widzę żadnego powodu, żeby minister Grubarczyk mógł objąć pewną opieką tą szkołę, tak? Ale ona powinna zostać własnością powiatu. Chociażby ze względu jakby i na samą szkołę, ale też na potężny majątek, tak? Zwróćcie uwagę, w którym miejscu jest ta szkoła, tak? To też o tym trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, bo nie wiem, jakie intencje kierują generalnie tego typu działaniami, tak? Jest to szkoła zlokalizowana w doskonałym miejscu, przy samej Wydmie. Mogą być różne w przyszłości pomysły na tą szkołę. Ja nie mówię, że tak się może stać, tak? Ale mogę w tym momencie takie wątpliwości mieć. Mówienie o tym, że zaletą bycia szkołą ministerialną jest to, że może się wpłynąć darem młodzieży, jako jedyną zaletę się podaje właśnie tą sytuacją, to jest też troszeczkę dla mnie, nie ukrywam, sytuacja śmieszna, no bo proszę państwa, rejs darem młodzieży kosztuje chyba kilkaset złotych, tak, za 2-3 dni. Takie są to koszty, jeżeli powiedzmy ktoś chce sobie to prywatnie zafundować, a takie możliwości w tym momencie oczywiście istnieją. Nie widzę żadnej przeszkody, jeżeli minister Grubarczyk chce dać 2 miliony złotych, to nie da, tak, no przecież co za problem zwiększyć nam subwencję, przekazać to w formie darowizny gotówkowej, rzeczowej. Przecież takie darowizny zespół szkół otrzymuje bardzo często pracownie, tam gdzie mamy symulatory powiedzmy siłowni okrętowej. Przecież to są też w dużym stopniu efekty, które otrzymali się w wyniku darowizny na przykład z Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, czy też od różnych armatorów, którzy później korzystają z naszych zasobów w postaci uczniów. To jest kwestia, którą będziemy musieli naprawdę bardzo mocno przedyskutować. Między innymi z tego powodu chcę się niebawem spotkać z dyrektorami szkół, bo oznacza to również, proszę państwa, taką rzecz, o której mówiłem, że jeżeli ta szkoła nam stałoby się tak, że powiat by ją stracił z jakiegoś powodu, to ciekawe, w jaki sposób utrzymamy kolejne inne szkoły. Jest absolutną prawdą, i podkreślam to od samego początku, i zawsze tak było, że w przypadku tej szkoły ta subwencja oświatowa jest rzeczywiście większa, tak? Bo jest to zespół szkół typowo zawodowy, gdzie powiedzmy na jednego ucznia Ministerstwo Edukacji Narodowej daje większą kwotę, ale właśnie w wyniku tego typu działań, a subwencja jest jedna, ona jest składana do jednego koszyka i nie jest generalnie opisywana, że to jest konkretnie na tą szkołę, to my podejmujemy decyzję na zarządzie, w jaką stronę te środki są kierowane. Dzięki temu możemy utrzymać całą inną oświatę, tak? Są takie szkoły, które nie są w stanie na siebie zarobić, tak? Jesteśmy, jak proszę państwa, na tego typu miejscowość, 400-tysięczne, posiadamy 2 licea ogólnokształcące, tak? Tego typu miejscowości najczęściej posiadają jedno liceum ogólnokształcące. Nam się udaje cały czas utrzymywać i rozwijać 2 liceum ogólnokształcące. Mamy też inne szkoły, które chcemy generalnie utrzymać. Więc gwarantuję, i tutaj mówię to zupełnie świadomie, że niech się pan poseł Czesław Hoc nie martwi, co się dzieje z tymi 3 milionami. One tak i tak trafiają do oświaty, bo nie może być inaczej. Dlatego, że gdybyśmy chociaż jedną złotówkę subwencji oświatowej przeznaczyli na inny cel,
niż oświata, no popełnilibyśmy generalnie dyscyplinę finansów publicznych. To są tak zwane pieniądze, często nazywamy pieniądze znaczone, tak? Czyli wchodzą na oświatę i muszą być na oświatę znaczone. Naszą decyzją, decyzją zarządu, pani skarbnik, która o tym test decyduje, jest to, w jaki sposób te środki podzielić tak, żeby starczyło dla wszystkich. To w kwestii dotyczącej zespołu szkół morskich. Druga kwestia nacjonalizacji, no muzeum, myślę, że panu redaktorowi też bardzo, bardzo bliskie. Muzeum, proszę Państwa, w ostatnim okresie naprawdę przeżywa duży rozkwit, tak? Udało się budować skansen morski, pozyskaliśmy Podborsko. Może jeszcze w tym tygodniu albo na początku przyszłego tygodnia staniemy się właścicielem Fortu Rogowo, tak? Tutaj zdziwienie pana posła Hoca, że my na to zaciągamy kredyt, a na większość inwestycji zaciąga się kredyt, tak? No proszę mi pokazać generalnie samorząd, który nie posiada dzisiaj kredytów, tak? W większości nawet samorządy te kredyty są już do tego stopnia, że już więcej nie mogą wziąć, bo są pewne wskaźniki dotyczące możliwości zadłużenia samorządu i tego wskaźnika my generalnie nie przekroczyliśmy. Na to uzyskaliśmy zgodę radnych, w tym radnych PiS-u, żeby była sprawa jasna, tak, radnych PiS-u powiatowych, którzy głosowali i za zakupem, i za możliwością wzięcia tego kredytu, bo takie tutaj działania były prowadzone. Radni PiS-u też to oglądali, więc nie do końca rozumiem zdziwienie pana posła Hoca, że nagle trzeba wziąć 3 miliony kredytu. Po prostu musimy to wziąć, bo tak się generalnie dzieje. Gdybyśmy na przykład wcześniej sprzedali ośrodek Gryf, no to pewnie by tej sytuacji nie było konieczności, tak, bo mielibyśmy te środki, powiedzmy, ze sprzedaży majątku własnego, wtedy moglibyśmy to wziąć. Natomiast pani skarbnik podjęła tego typu decyzję, że jej jest łatwiej wziąć kredyt i spłacać to przez kilka lat, niż generalnie na przykład spłacać to ratami, mieć obciążenie tutaj w budżecie, w postaci, bo mogliśmy to też kupić na raty od samego gminy Trzebiatu. No i teraz sytuacja następująca i nagle się okazuje, że mamy nowego właściciela. Też pytanie, dlaczego, jeżeli już tak bardzo pan poseł Hoc mówi o sytuacji związanej z muzealnictwem, dlaczego miałby to być minister kultury? My jesteśmy przecież muzeum taki tak rejestrowym, w rejestrze ministra kultury wpisany, więc jesteśmy pod jego opieką. Pozyskujemy nowe zabytki. Tutaj łatwiej było, żeby powiedzmy nawiązać na przykład współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej, tak, które lada chwila będzie wycofało dziesiątki różnego rodzaju jednostek sprzętu wojskowego, które mogłybyśmy pozyskać, tak? My nie musimy mieć wujka w postaci ministra właściciela, możemy mieć partnera w postaci ministra obrony narodowej, który będzie pamiętał o tym, że jakaś jednostka jest wycofywana, to żeby to przeznaczyć na nasze potrzeby. Mam tu na myśli chociażby okręt podwodny Koben, który za chwilę te okręty będą wycofane i jest szansa, gdybyśmy taką rzecz dostali, sprawić ten okręt do Kołobrzegu i mieć rozbudowany skansen morski. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś odpowiedzialnie w przyszłej kadencji podniósł za tego typu pomysłami rękę. No dobrze, ale panie starosto, to w takim razie skąd nagle aktywność posła, który tak interesuje się powiatem? Bo ja nie przypominam sobie, żebyśmy chyba w ciągu ostatnich 4 lat spotkali się z takim zainteresowaniem pana posła. No chyba, nie wiem, mogę mieć różne jakby spostrzeżenia. Pan się ostatnio pytał o to, czy PiS ma jakiegoś lidera, który jeszcze... No nie, okazuje się, że generalnie chyba jest to jedynie właśnie pan poseł Hoc jest tutaj jakimkolwiek liderem, tak? No bo panie redaktorze, no piszesz oczywiście myśl globalnie, działaj lokalnie, tak? Ale no jest pewna skala tego działania lokalnego. Poseł jest europoseł, to jest osoba, która reprezentuje w tym zakresie praktycznie chyba 1/5 Polski, tak jak dobrze pamiętam okręgi wyborcze do Parlamentu Europejskiego. Miałbym dla posła Hoca wiele ważniejszych i lepszych zadań, tak? Ja proponuję, że ja chyba do niego zadzwonię, się z nim spotkam po prostu i podpowiem mu, czy mógłby się zająć generalnie, mając te kompetencje dotyczące bycia europosłem, tak? Ja to, co powiedziałem na poprzedniej konferencji, nie do końca wyobrażam sobie sytuacji, że nasz europoseł, profesor Dariusz Sati przyjeżdża i mówi o budowie dróg, tak, czy jakieś tam inne rzeczy związane z powiatem. Tak? To nie ta skala. Mnie tak? To w ogóle dziwi, bo do tej pory nie było takiego zainteresowania powiatem. A nagle teraz ty wybora... No generalnie, panie rektorze, wszystko wskazuje na to, w 90% w mojej opinii, 5% mojej wiedzy politycznej, że kandydat PiS-u nie będzie prezydentem, nie wygra tych wyborów. To co, będzie starostą? No można było powiedzieć, panie redaktorze, że tylko chyba w PiS-ie w nagrodę za przegrane wybory dostaje się awans, tak? Bo tak to się dzieje. Zaraz jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy dotyczącej wyborów, bardzo ważnej, o wczoraj o tym nie powiedziałem. Natomiast wiedząc o tym, że generalnie w wyborach bezpośrednich nie są w stanie wygrać, swoje szanse pewnie upatrują w wyborach pośrednich, tak? Czyli przypomnijmy, że starostę nie wybiera się w wyborach bezpośrednich, czyli mieszkańcy, tylko radni, których trzeba mieć przynajmniej 10 na 19 radnych i to właśnie ci radni dokonują wyboru starosty. Ja myślę, że tutaj to zainteresowanie w tym zakresie właśnie idzie w tym kierunku, tak? Bo nie są w stanie, nie mają w mojej opinii
najmniejsze szanse, żeby swojego kandydata tak zaprezentować, czy też mieć takiego kandydata, tak? No bo generalnie można mieć kandydata. Często mnie też dziwi historia, którą słyszę, bezpartyjny kandydat popierany przez PiS. Ja nie wierzę w takie rzeczy. Głęboko jestem przekonany, że po miesiącu, dwóch, gdyby się tak stało, że Maciej Wejnarowicz, nie daj Boże, byłby tym prezydentem, będzie się do tego PiS po prostu musiał zapisać. Jasne, a chyba jeszcze pan coś się opowiedzieć. A, bo docierają do mnie, i mówię to z tą odpowiedzialnością, tak? Sygnały, że próbuje się wywierać jakieś naciski na naszych radnych, tak? Kandydujących do Rady Powiatu. Te osoby się do mnie zgłaszają, tak? Próbują się tutaj mieć sytuację tego typu, że pozbawia się ich niektórych stanowisk, niektórych funkcji. Sprawdzimy to dokładnie, tak? Ja na pewno do tego tematu będę jako, że wrócę, bo nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek radnych, którzy chcą kandydatów do Rady Powiatu w jakikolwiek sposób przekonował, tylko z tego powodu właśnie, że takie działania się są prowadzone. Takie zastraszanie, tak? Wie pan, jeżeli pewne działania dzieją się w momencie właśnie tym, no to moje opinie mają one charakteru przypadkowego, tak? I to jest prawda. A, czyli jednak się zdarza. No dobrze, a wracając jeszcze do samej kampanii wyborczej, jak pan ocenia siły Koalicji Obywatelskiej? Bo wczoraj tak dość mocno wystąpiliście. Panie redaktorze, udało nam się, jeżeli chodzi o powiat, bo generalnie wolałbym się podać w zakresie powiatu, tak, to jest sfera mojego zainteresowania i za sukces tego powiatu jestem odpowiedzialny osobiście. Udało nam się po pierwsze zrobić rzecz, którą rzadko się zdarza w Polsce, a być może jesteśmy chyba jedną koalicją obywatelską, w której funkcjonuje również Polskie Stronnictwo Ludowe, tak. W większości Polskie Stronnictwo Ludowe występuje samodzielnie, idzie pod własnym szyldem, tutaj mamy tą koalicję poszerzoną i wszędzie emblematy, szyldy, ta kończynka Polskiego Stronnictwa Ludowego na naszych materiałach wyborczych funkcjonuje tak, że była tutaj całkowita jawność tego działania. Mamy spory zasób osób, które nie są związane w żaden sposób z polityką, tak? Które po prostu chcą coś zrobić. Są to osoby, które funkcjonują w różnych środowiskach, stowarzyszeniach, w szkołach, w jednostkach mundurowych i to też nas bardzo cieszy. Na dodatek też nie ukrywam, panie redaktorze, od samego początku, że jesteśmy silnie związani tutaj pewną porozumieniem Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Wspieramy się wzajemnie w tych działaniach. To jest, tak mówiąc troszeczkę językiem politycznym, druga nasza noga i zakładam, że właśnie w tym zakresie koalicje będą zawierane w przyszłości. To oczywiście forum jest otwarte, tak? Ja zapraszam, jeżeli moja osoba, osoby wokół mnie odpowiadają innym osobom, to ja wszystkich zapraszam do tej współpracy po wyborach samorządowych i wiem, że część osób taką deklarację już generalnie złożyło, tak? Że będą chcieli jakby kontynuacji tego działania, które jest prowadzone, bo uważają, że jest to robione w sposób dobry. A jest możliwa wasza współpraca z Konwentem Wójtów? Jak to wygląda? Ale panie redaktorze, oczywiście, że jest możliwa współpraca z Konwentem Wójtów. Ja podkreślam, z każdym jestem w stanie współpracować, tak? Przecież, panie redaktorze, to nie jest tak, że kiedy są prowadzone głosowania w Radzie Powiatu, to proszę mi wierzyć, statystycznie myślę, około 60-70% uchwał przychodzi jednogłośnie, tak? Czyli oznacza to tylko tyle, że również PiS głosuje za uchwałami, które my tutaj generalnie rekomendujemy, no bo to zarząd jest osobą, która przygotowuje te uchwały. Dlatego podkreślam, jest sytuacja taka, w której wiele osób startujące z listy Konwentu Wójtów może być naszymi partnerami, tak? Żaden przecież z wójtów, z którymi tutaj rozmawialiśmy, takiej współpracy, jak dobrze pamiętam, nie wykluczył, tak? Na dzień dzisiejszy, no, mamy kontakty, niedawno gościłem nawet dwóch wójtów, rozmawialiśmy również o sytuacji dotyczącej przyszłości i każdy z wójtów deklaruje współpracę, tak? Bo jest ona rzeczą naturalną, tak? Mówienie gdzieś tam o tym, że takiej współpracy nie ma, no jest absurdem, tak? No to, panie rektorze, no to jest naprawdę rzecz w jakimś stopniu niebywała, a jeszcze bardziej niebywałą rzeczą jest to, co się wydarzyło podczas konferencji, kiedy byli panowie wójtowie z Maćkiem Wejnarowiczem, kiedy jeden z wójtów został wprowadzony w błąd, bo został zaproszony na zupełnie inne spotkanie, tu nagle przyszedł, a tu są kamery, tak? Więc no już nie miał sytuacji tego typu, że mógł się wycofać, musiał siąść i gdzieś tam tą swoją, powiedzmy, twarz również w towarzystwie Maćka Wejnarowicza pokazać, a zupełnie nie miał na to ochoty. A panie starosto, a tak zejdźmy trochę z wyborów powiatowych, jak już rozmawiamy. To prawda, że pana superkandydatem i takim tajnym pewniakiem jest Ireneusz Zarzycki? Na prezydenta?
Znaczy, panie redaktorze, ja Irka Zarzyckiego znam. W ostatnim okresie nasze drogi się troszeczkę rozeszły, ale skąd pomysł na Irka Zarzyckiego? No tak, słyszałem. Na mieście. Oj, panie redaktorze. Jest takie teraz modne powiedzenie, wróbelki ćwierkają. Wróbelki ćwierkają, ale wróbelki mogą dalej ćwierkać, tak? Bo jak pamiętamy, sąd drugiej instancji przyznał rację Olgierdowi Gabryczowi, marszałkowi Województwa Zachodnio Morskiego. Panie redaktorze, powiem w ten sposób, ja chyba od samego początku, kiedy zostały wskazane moje preferencje polityczne od samego początku wskazuje na Ankę Mieczkowską, tak? I w mojej opinii, panie redaktorze, wszystko na to wskazuje, że się to rozegra w drugiej turze. Tak, jeżeli przejdziemy teraz na grunt miejski, żaden z kandydatów nie zdobędzie takiej ilości głosów, czyli 50 co najmniej procent, aby wygrać w pierwszej turze. Będzie druga tura, ciekawa w tym momencie, tak? Ta druga tura będzie wyglądała w zależności od tego, kto się znajdzie w tej drugiej turze, no ten będzie musiał zabiegać o elektorat inny. Jeżeli w drugiej turze będzie Ania na przykład z Jackiem, no to w naturalny sposób wydaje mi się, o czyj elektorat będzie zabiegał Jacek, no bo będzie musiał w tym się o ten elektorat, który przegrał, tak? To będzie jego w tym momencie naturalna baza do poszerzenia. No dobrze, ale to zatrzymaj się. Rozmawiamy ze wszystkimi kandydatami na ten temat, ale pan, jako doświadczony polityk, musi zdawać sobie sprawę z tego, że w tej kampanii, w tych wyborach Platforma Obywatelska nie idzie miała większości w Radzie Miasta. Tak. A to oznacza, że sama musi się do kogoś uśmiechnąć. No i do kogo się uśmiechnie? Do PiSu? Czy do Jacka Woźniaka? Bo zakładam, że pozostali radni będą mieli duży problem z prowadzeniem rady, ale zakładając, że na przykład Zbigniew Błaszczuk na przykład trafi do Rady Miasta, albo Ireneusz Zarzycki, bo tam na ogrodach który z nich ma szansę. Tam jest 6 mandatów i może się zdarzyć, mandatów, problem tam o tym, że trzeba przekroczyć próg 5%, tak? Załóżmy, że im się uda. Teoretycznie. Któryś będzie miał. No i wtedy ale kogoś trzeba się uśmiechnąć. Zakładając nawet te pojedyncze nazwiska, które pan mówił, Irka i Zbyszka. Mówię w ten sposób, dlatego że jestem z tymi... No jeden tylko z nich będzie. Z tymi dwoma osobami na ty, tak więc mogę sobie tutaj na taką śmiałość pozwolić. Obydwie osoby na pewno są osobami, z którymi można siąść do stołu i z którymi z pewnością, jeżeli tym zwycięskim kandydatem będzie Ania Mieczkowska, z którym Ania Mieczkowska siądzie i na pewno dojdzie do porozumienia. Nie wierzę, żebyście rozmawiali z Krzysztofem Plewką czy z Markiem Młynarczykiem, bo będzie wam bardzo trudno, ale z Jackiem Woźniakiem będzie wam bliżej, a on jest pewniakiem, jeżeli o mandat. Jeżeli o mandat radnego, myślę, tak, że tak, że tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że Jacek ten mandat zdobędzie. On startuje chyba z pozycji ze Śródmieścia, z pozycji numer 1, jeżeli dobrze pamiętam, więc z dużą pewnością możemy, właściwie z gwarancją, że on ten mandat zdobędzie. Ale Jacek nie jest osobą, z którą nie można siąść, tak? To przecież to nie jest tak, że my się nie znamy. To, że on taką decyzję podjął, z którą ja się nie do końca zgadzam, tak? Która generalnie, nie ukrywam, osobiście mnie boli, tak? Że tak się stało, to myślę, że siądzie. Natomiast przecież nie mam, ja na przykład nie mam żadnego oporu, żeby wziąć telefon i do Jacka Woźniaka zadzwonić. Zresztą nie dalej niż chyba 2 dni temu przez telefon chwilę z nim rozmawiałem, tak? Jesteśmy... To wróbelki ćwierkają, że się Platforma tego jest z Woźniakiem? Nie, to jest zbyt daleko idący wniosek, panie doktorze. My musimy jakby wytrzymać z tymi wszystkimi dywagacjami do 21, tak? No dobrze, ale wieczór wyborczy prawdopodobnie. Nie, no fajnie, będzie fajnie na pewno. Będzie wesoło. Będzie miło, mam taką nadzieję. Ale to jeszcze inne pytanie w takim razie, bo to sprawa jest prosta, a jeżeli tak i na przykład PiS poprze jednak Woźniaka i Woźniak z PiSem wygra, to oddacie miasto PiSowi w ten sposób? Ale co to znaczy wygra? To znaczy, no załóżmy, że wygra. No, wygra wybory? Bo dostanie żelazny elektorat, bo wie pan, że znaczy... elektorat PiSu to jest dzisiaj w Kołobrzegu około nawet 25%. Myślę, że trochę pan przedobrzył, ale zakładam, że ma pan... Zacytuję pewniaka. OKO.press robiło badania niedawno, rzetelne badania województwa zachodniopomorskiego. PiS wygrywa sejmik. Samodzielnie nie. Samodzielnie, znaczy wygrywa wybory. A to nie znaczy, że nie rządził. A dokładnie, to jest zupełnie inna sprawa, tak? Więc wiem, jakie ma poparcie w województwie. Więc, no tylko w mojej opinii PiS nie do końca jest formacją, która może tworzyć koalicję, tak? Nie za wiele znam formacji politycznych, które chciałby wejść w koalicję z PiS. Temu PiS. Obiecano, co obiecano PSL-owi? Wszystkie 3 stanowiska w zarządzie powiatu. Przecież pan to pamięta. Ale dokładnie, tylko panie redaktorze. PiS jest zdolny do wielu rzeczy. Liczy się skutek ostateczny, tak? No bo te rozmowy trwają. Noc wyborcza z pewnością operatorzy telefonii komórkowej zarobią majątek, tak? No, bo nie budzi wątpliwości, że się będzie wiele działo. Trzeba dobrze się przed tym wyspać, żeby tą noc później generalnie na różnych rozmowach spotykać. Tak samo będzie poniedziałek, tak? On już będzie jakby bardzo, bardzo jasny, bo te wyniki będą właściwie już może nieoficjalne, ale będą znane wszystkim, tak?
jak to będzie wyglądało. Oczywiście, że PiS będzie próbował porozumieć się z każdym, tak? PiS jest żądny tego, żeby wreszcie cokolwiek w Kołobrzegu posiadać, tak? Nie będą posiadali prezydenta, bo tutaj, tak jak powiedziałem, w mojej opinii szans na to nie mają, dlatego pewnie będą próbowali dojść do porozumienia i gdzieś tam próbowali dojść. A jak się do porozumienia z Platformą, bo na przykład Woźniak powinien? Panie redaktorze, ja w PiS-ie znam też kilka osób, z którymi normalnie, ja nie chcę mieć ten zysk, bo nie chcę robić jakiejś reklamy wyborczej tutaj komukolwiek, ale znam kilka nazwisk osób zupełnie rozsądnych, ale znam też wiele nazwisk osób zupełnie nierozsądnych. Ale panie starosto, jak przyjdzie Maciek i powie, Tomek, dogadajmy się, to co pan? Ale ja z Maciejem jestem na ty, tak jak powiedziałem. Ja, panie redaktorze, tak jak powiedziałem, ja nie mam żadnego oporu, żeby do kogokolwiek, z kimkolwiek siąść i rozmawiać, tak? Co do zasady, tak? Dlatego dzisiaj te wszystkie spekulacje, to możemy się tutaj, panie redaktorze, mówiąc takim językiem młodzieżowym, trochę zakiwać, tak? Bo możemy, każdego scenariusza nie przewidzimy, tak? Proponuję Znaczy nie, ale ja mówię to w dobrym mniemaniu, bo z założenia, że to wy chcecie, żeby wygrała wasza kandydatka. Ale oczywiście. Bo mam problem, bo moja też. To jest problem po dziennikarsku, bo podchodzi do obiektywnie, ale wychodzę z założenia, że zrobicie wszystko, żeby ci zdania Mieczkowska zobaczyła jak największe pole poparcia. Ale nawet PiS-u. Dokładnie tak. Ja na dzień dzisiejszy, panie redaktorze, te rozmowy, te scenariusze możemy kreślić, tak jak powiedziałem, w wieczór wyborczy. Tak? Kiedy spłyną, 21 chyba zamykane są lokale, jak dobrze pamiętam. Chyba od 7 chyba, bo skrócili ten czas, bo rzeczywiście 6 rano to kto w niedzielę o 6 rano chodzi głosować, 22 to już jest troszeczkę późno. Jest to skrócone. Natomiast jeżeli Maciej Bejnarowicz, taka była sytuacja, przy do mnie przyszedł, na pewno poświęcę czas na rozmowę z nim. Nie ma żadnej wątpliwości, tak? Taka jest polityka i trzeba rozmawiać generalnie z każdą osobą. W tym momencie, tak jak mam powiedział, scenariusze mogą być każde. Polityka nie wyklucza żadnego scenariusza. To, co jestem tego pewien i nad czym będę bardzo mocno pracował, to nad tym, żeby sytuacja w powiecie została zachowana, a nie Mieczkowska była prezydentem. Zapewnia starosta Tomasz Tamborski, Koalicja Obywatelska. Tak się nazywamy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia. Kłaniamy się.